Słuchajcie, chyba za bardzo nie podświetlam. Wiecie dlaczego? Bo to jest kurde hotel. Zajechaliśmy. Byliśmy w sklepie. Musiałam łapać stopa, bo sklep był daleko. Kupiliśmy dużo, żeby przeżyć. A jest tu, myślę, około 35 stopni w górę, mimo że już wieczór w zasadzie. Bo jest, zakładam, około 18 godziny. I co wam mogę powiedzieć? Dziwnie jest się przyzwyczaić do tego, że auta jeżdżą tylko po drugiej stronie. Jak się idzie przy ulicy, to trochę daje w kość, jak się nie ma z tym do czynienia na co dzień. Bo przechodzę przez ulicę zamiast lewo, prawo, lewo, przechodzę prawo, lewo, prawo. I no prawie nas przejechało. Ale póki co żyjemy. I myślę, że tym razem vlog będzie taki spontaniczny, w sensie jak coś ciekawego się będzie dziać, to wam na pewno będę to relacjonować. Parę zdjęć tutaj też wyląduje. Na razie zajechałam, tam jest palma, tak sobie mieszkam. Tym razem to nie namiot, tylko kwatera, więc mamy klimatyzację, da się przeżyć. Jest ślicznie, dzisiaj na pewno jeszcze uderzę może na zachód? Może? Zobaczymy. Do plaży mam blisko, ale basen jest zaraz na dole, więc teraz uciekam. Trzymajcie się. Do następnego... Znaczy, u was to do zaraz, a u mnie to do następnego nagrania. Cześć! No to ten update jest wyjątkowo szybki, bo ledwo wyszłam, a tu takie śliczniutki. Cześć! Patrzcie. Patrzcie na tego śledziaka. Ojejciu. Cześć! No to kolejny update. Nie mam pojęcia, czy będzie cokolwiek słychać, bo jestem po środku morza. Dosłownie. Postanowiłam pierwszego dnia wybrać się na zachód. Mimo że już jestem wykończona, to tego widoku po prostu nie mogłam dzisiaj nie doświadczyć. O mój Boże, jak tu jest pięknie. Guys, jak tu jest pięknie. Oj tak, słoneczko w okularkach plus 10 do słagu. Kurde. Zobaczcie, wyszłam sobie na taki cypelek. On jest usypany, boję się, że zaraz stąd zlecę i telefon się wtopi. On jest usypany tam, tu jest brzeg. To jest plaża, na którą zaraz pójdę i wskoczę do wody, no bo nie oszukujmy się, pływanie na Cyprze o zachodzie słońca, kto by tego nie chciał. Patrzcie w te okulary w ogóle. No! Czacha dymi. Może trochę okolicy też zobaczycie. Ja na plażę mam jakieś 3 minutki spacerkiem. I wiecie co? Dzień pierwszy, moja obietnica. Będą update'y codziennie i codziennie będę biegać.
Tak. A, woda! Prawie mnie zmyło. Kurde. Look at that, look at that. No teraz akurat fali nie ma, nie? Jak chcę pokazać falę, to jej nie ma. Przed chwilą była taka ogromna, że dostałam po nogach. Tu nie potrzeba słów. Just nie potrzeba słów. A! Krabik upolował rybkę i chyba ją właśnie pałaszuje. Wiecie co? Kolejny szybki update'ik. Słyszycie te cykady? Jestem ciekawa, jak będę spać w nocy. To jest raz. A dwa. Tu są kompletne pustki. Raz na jakiś czas przyjedzie jakieś auto. Jest trochę tak, jakbyście w Polsce wyszli w nocy na spacer. Jest naprawdę tak, że idziesz teraz i masz w zasadzie wszystko dla siebie, nie? Środkiem ulicy możesz sobie iść. No może teraz przesadzam, ale akurat teraz się zrobił troszeczkę większy ruch. Jak widzicie, co jakiś czas przejeżdża auta jadące w odkrąt. Ale na przykład jak szłam w tamtą stronę, to szłam kompletnie w pustce. Ale te cykady, ja pierniczę, te cykady. Cześć i czołem. Dzień drugi. A w zasadzie jego końcówka. Dzisiaj nie było nawet czasu na to, żeby cokolwiek wam nagrać. Światło, jak widzicie, już jest trochę słabe. Więc króciutko. Dużo opalania, dużo pływania, robienie frytek, robienie zdjęć. No i w zasadzie tyle. Byłam nad morzem i nad morzem popłynęłam dość spory kawałek na takie skały, które tworzą jakby naturalny falochron. Posiedziałam sobie na nich z 20 minut może, w takiej kompletnej samotni. Wiecie, stanę od kompletnie wszystkiego. Od ludzi, od szumu, znaczy szumu to akurat było dużo, może od tego ludzkiego szumu, tak. Patrząc tylko na horyzont i na falę, która jak przyszła, to oblała mnie od góry do dołu i jak już się to stało, to stwierdziłam, że dobra, zamoczyłam się z powrotem, czas płynąć. No i wróciłam do brzegu. Już mnie trochę zjarało, jak widzicie, po nosie na przykład. Także będę jeszcze bardziej brązowa niż byłam do tej pory. Cały czas tu teraz coś jeździ. Uroki nocy, wszyscy wracałem do domów. I powiem wam, że trochę dokucza ta inna strefa czasowa, bo na Cyprze jakby jest godzina do przodu. Jak w Polsce jest 12, to tu jest 13, nie? Rozumiecie, o co chodzi. I chce mi się dłużej spać, ale chce mi się dłużej siedzieć wieczorem. I później tracę dzień, więc dzisiaj tak było, jutro muszę sobie nastawić budzik, żeby bardziej skorzystać. A teraz czekam, aż moi wrócą, dostanę klucz i szybka przebieżka na plażę, tak jak mówiłam. A na plaży może nawet jakieś, nie wiem, pompeczki? Aktywność fizyczna jest ważna. Dzisiaj, mimo że trochę popływałam, to bieganie obiecane, tak zrobię. A few moments later. Jak powiedziała, tak zrobiła, jestem po treningu, także możecie mnie rozliczać. Pierwszy dzień, bieganie, pompki, brzuszki, pogciąg. Idę się wykąpać. No to witam dnia trzeciego. Siemka, witam serdecznie. Także
Dzień trzeci się rozpoczął, jak widzieliście. Ja już jestem tu. Dziś sobie przyniosłam leżak. Łapki mnie bolą, ale siła, moc, energia. Zgubiłam gdzieś moich po drodze, więc teraz na nich czekam, a później idę się kąpać w tej pięknej, wręcz turkusowej wodzie. Siemka, witajcie ponownie. Wciąż niezmiennie ja. Słuchajcie, wybrałam się trochę na spacerek, żeby nie spędzać całego czasu tylko w wodzie. Chociaż jest tak gorąco, że chyba wypadałoby. I jestem sobie w pewnym uroczym miejscu. Znalazłam kościół katolicki. Mam zamiar wejść do środka i zobaczyć, jak to tu wygląda, bo widać z zewnątrz, że jest taki, można by rzec, antyczny. Kilku ludzi się tu kręci, więc nie jestem sama. Chyba się tam niestety nie da wejść. Wszystkie wejścia, w sensie taki mostek jest jakby, wszystko jest pozamykane i no entry. So, ale to nie jest... W sensie po drugiej stronie ulicy jest taki kościółek. Nie wiem, czy go widać teraz. I nie wiem, to jest może ten, do którego mnie prowadziło. No niestety nie. To jest kościół grekokatolicki. I niestety jest zamknięty. Więc nie zobaczę sobie kościółka od środka tym razem. Idę szukać dalej czegoś, co można pozwiedzać. Ale zaraz patrzę, jest tak gorąco. Jest chyba 40 stopni. Wow. Kurde. Chyba nie znajdę nic, gdzie mogę wejść. Autentycznie. Po raz kolejny znalazłam coś. Możecie zerknąć co. Wygląda trochę jak meczet. Ale wszystko jest zakłódkowane i zamknięte. Serio. W sensie... Tutaj wszystko jest takie opustoszałe. Widać, że mają kryzys przez koronę. Bo dosłownie idę drogą i nikogo nie mijam. I zrobiłam błąd, bo nie wzięłam sobie żadnego picia. Już trochę umieram w środku. Bo zaraz będzie trzeba wracać. O, matko. Dobra, czekajcie na następny update'ik. Dzień czwarty chyba. Nastał czas leniuchowania. Hejsia. Więc tak jak powiedziałam, dzisiaj nic mi się kompletnie nie chce. Wczoraj jeszcze wieczorem byłam pobiegać. Na pasce mi wyszło chyba z ponad 17 tysięcy kroków. To dużo. Ponad 10 kilometrów. Dzisiaj się czuję słabo. Tu jest bardzo, bardzo, bardzo gorąco. I jedyne, na co mnie stać, to leżenie nad basenem. Zresztą patrzcie na to. Tu się aż chce leżeć po prostu. A ja już jestem tak opalona, jak widać po mojej stopie. To białe, to wyglądam normalnie. A to brązowe, to wyglądam tak. Pozdrawiam. Mam nadzieję, że wam ostatnie dni wakacji też mijają dobrze. I że usłyszymy się za niedługo na streamkach. Dzień lenistwa nie zwalnia z biegania. Oj tak, tak, biegniemy na plażę. Takie widoczki po bieganku. Jeszcze w drugą stronę, hehehe. Maneczko,
dzień piąty. Już w zasadzie końcówka wyjazdu, no ale cały czas korzystamy. Później Wam będę miała coś do powiedzenia, a na razie tylko tyle, że tutaj, jak jest ten zamek, to dzisiaj się wybieram. Także zobaczycie to później z bliska. Coraz bliżej, o tam. No nieźle, co? Ogólnie to już trochę przeszłam. Ja tu dziennie chyba robię więcej niż 10 tysięcy kilometrów. 10 tysięcy kilometrów. 10 kilometrów oczywiście. Jak był trochę. No, ale przyjemnie tak sobie iść. Zbliżamy się do portu, a za portem jest ten zamek, do którego zmierzam. Więc zaraz update. Dobra, witam więc Was na te zamku. I może sobie teraz trochę pogadamy. Powiem tak. Ten vlog miał być inny od tego chorwackiego. Bo chorwacki to były w zasadzie dwa wyjścia. Ten się jeszcze nie kończy. Bo zostały mi tu jeszcze dwa dni. Tak? Chciałabym po prostu pokazać mniej więcej siebie. Bo na streamach jestem sobą. W 100%. Dlatego czasami jestem cringe'owa, czasami jestem boomerem. I ten vlog miał być taki, żeby zmotywować mnie też do pokazania Wam trochę swojej codzienności. Takiej wakacyjnej. W wakacyjnej formie, powiedzmy. Wypoczęłam tutaj sporo na pewno. Mówię, jakbym już stąd wylatywała. No ale już zostało mi do końca mniej niż do początku, że tak powiem. I muszę nabierać trochę tych widoków. Więc nie wiem, jak często będą kolejne wejścia. Nie wiem, czy będę relacjonować za każdym razem swoje bieganie na przykład. Bo to może być takie monotonne strasznie, ale gwarantuję Wam, że biegam wieczorami i trasa zawsze wygląda w ten sam sposób. Także biegnę sobie 300, 400, może 500, nie wiem nawet ile to jest, metrów nad morze, na plażę, która jest gdzieś tam daleko teraz, gdzieś tam, bo kawałek przeszłam, z plaży widać to miejsce, więc trochę fajnie. Później tam robię sobie 30 brzuszków i 20 pompek. Mogę Wam pokazać swoją formę po kilku dniach, bo zrobiłam wczoraj zdjęcie, więc może teraz ono tu ląduje? Może nie, nie wiem, zobaczymy. Zaczynam zdrowszy tryb życia, bo po powrocie z Cypru na pewno to będę kontynuować, bo to było w zasadzie takie moje małe postanowienie, żeby sobie zacząć tutaj biegać, bo nad morzem zawsze biega się przyjemniej. Chociaż powiem Wam, że temperatura tu jest strasznie dokuczliwa. Może teraz trochę o Cyprze. Jest tu dużo cieplej niż na Chorwacji. Moja siostra dzisiaj stwierdziła, że w sumie nie jest w stanie powiedzieć, czy tu było bardziej ciepło, czy może jest tak samo. Ja jednoznacznie mówię, że tu jest cieplej. Na Cyprze temperatura oscylowała w granicach 30 stopni Celsjusza i to było takie odczuwalne. 30, może 33, tak. No. Tutaj myślę, że na spokojnie dochodzi do 40 stopni w słońcu. A jak się jeszcze leży plackiem na plaży, to czuć to strasznie. Po prostu leżysz 10 minut, max 15 i leci z ciebie. Dosłownie jakbyś spod prysznica wyszedł. I no, nie da się dużo długo wyleżeć. Dlatego moje dni wyglądają tutaj tak, że rano na przykład idę na plażę, później wracam na obiad, później już basen, powiedzmy, który mam zaraz pod budynkiem, który już widzieliście na filmikach. Na basenie sobie siedzę, później wracam, raz se pójdę na zachód słońca, raz se nie pójdę. Trochę poczuluję w klimatyzacji w domu, bo jest to bardzo potrzebne. A po zachodzie, tak po godzinie 20 zazwyczaj, ubieram się i idę biegać. Biegam, później tam sobie ćwiczę na plaży i wracam. I
czasami po bieganiu wskakuję do basenu, żeby jeszcze trochę dać, że tak powiem, mięśniom odpocząć. No, ale co ważniejsze, tu jest taki zwyczaj, bo nie ma przycisków, nie palą się światła, przynajmniej w miejscu, gdzie my jesteśmy. Jest taki zwyczaj, że stoisz na przejściu, jeżeli kierowca chce ci się zatrzymać, to włącza światła awaryjne, czyli widzisz, że będzie stał, nie musisz się pchać pod auto, nie wiesz, czy się coś przyjedzie, tylko po prostu masz już ten komunikat, że on się zatrzyma dla ciebie. Więc na spokojnie możesz wtedy przechodzić. Siema. Dobra, tutaj na razie skończymy. Zaraz się odezwę. Boże, moje włosy. Niedobry wiatr. I'll be right back. A few moments later. Filmik z środka widzieliście, za dużo wam nie pokazałam, bo oczywiście wstęp jest płatny, mogłam się tego domyślić. Ale szybciutki update'ik. Tutaj jest jeszcze, zobaczcie, jakieś takie ruinki. Nic ciekawego nie ma, w sensie to nie ma środka, to są jakieś pozostałe ściany. Ale może po prostu spod tego zamku, przepraszam. Serdecznie was pozdrawiam i dziękuję za całą obecność, za to, że przychodzicie na streamki. Mam nadzieję, że to się nie zmieni po moim powrocie. I w ogóle jesteście super. Siemaneczko. Dzień szósty. Przedostatnia aktualizacja. W zasadzie dniowa oczywiście. Jestem w drodze do sklepu. Wrócę biedna jak... Nie wiem, co jest biedne. Ale wrócę biedna. Życie w euro jest ciężkie, jak się zarabia w złotówkach, powiem wam. No. Jakieś mniejsze zakupy trzeba zrobić, żeby było co jeść, było co pić. A później wypad chyba na plaży. Dzisiaj spędziłam od rana czas na basenie. Włosy już mokre. Jest godzina 17:30. Sobota, 22 sierpnia 2020 roku. W zasadzie ostatni dzień wyjazdu, jak już wcześniej mówiłam. Do tej pory byliśmy na plaży. Zapewne już ostatni raz, może jeszcze na zachód i ja na bieganko, ale już tak, żeby pływać raczej nie. Dalej jest około 40 stopni. Ale uznałam, że muszę iść tam, gdzie wam pokazywałam, że chcę iść jeszcze. Bo wiem, że wieczorem mi się nie będzie chciało ruszyć, a poza tym się trzeba spakować. Bo z tego co wiem, wylot mam po godzinie 7 jutro rano. Jutro rano, tak. Idę was zabieram ze sobą. Nie wiem do końca, co to jest. Nie wiem do końca, ile się tam idzie. To jest po prostu miejsce, które widziałam z plaży i stwierdziłam, tam chcę iść. Także komu w drogę, temu Japonki. Chyba wiem, gdzie zmierzam. Słuchajcie, chyba za bardzo nie podwiedzam. Wiecie dlaczego? Bo to jest kurde hotel. No i teraz trochę nie wiem, co robić. Idę dalej w miasto, ale całkiem możliwe, że to skończy się tak, że wyjdę na plażę i plażą sobie będę wracać z powrotem na kwaterę. Będę wzięła ani hajsu, ani nic i... Nie wiem, co ja mogę zwiedzać, skoro to, do czego szłam, okazało się, że nie jest żadnym zabytkiem kultury, tylko częścią hotelu. A w zasadzie jakiegoś tam Olympic resortu. No, ale... Nasyćmy trochę oczy widokiem. To cóż nam więcej pozostało. Wiecie co? Chodzenie sobie plażą też ma swoje zalety. W sensie, ja idę może centralnie plażą, idę sobie taką dróżką, powiedzmy, przy plaży. Bo weszłam jakby na teren hotelu, który jest jakiś super wypaśny w ogóle. Ale no jest tu mega przyjemnie. W sensie tej zieleni jest tutaj tak dużo. Trawa! Wow! Trawa! Nie no, chodzi mi o to, że jest tak świeżo i w
sumie fajnie. A chodzenie przy plaży jest zawsze fajne, bo patrzeć się na morze, jak się mieszka od morza daleko, to super sprawa. Cześć, witam Was już z Polski, a w zasadzie to żegnam w tym filmiku. Postanowiłam jeszcze nagrać kilka słów na koniec. Vlog był, jak widzieliście, inny trochę od tego, co było w chorwackim vlogu. O matko, ale mi świeci słońce w oczy. No, był trochę inny, ale taki był zamysł. Chciałam Wam pokazać więcej takiej normalności niż opowiadania o tym, że streamy, a nie było, a tu jest tak, a to. Nie, widzieliście Cypr moimi oczami. Tak. Taki był ten vlog. Cypr oczami Edyty, to chyba będzie tytuł. No cóż. Ja byłam Esaja, to był vlog z Cypru. To jesteście Wy. Zapraszam Was bardzo serdecznie na codzienne, no prawie, streamki na Twitchu, twitch.tv/esaja. Wiecie, co robić. Trzymajcie się, do zobaczenia wieczorami. Bajo!